Bogu dzięki, że mamy tą klasyfikację poszczególnych dni rajdu, bo tak to by było już strasznie nudno. W normalnych warunkach pewnie nie mam szans dogonić tych facetów z przodu i w normalnych warunkach ci, co są za mną, to też nie mają takowych. Bo następny jest chyba około minuty Maciek. No i tyle, ale zobaczcie. Pogoda wisi na włosku, więc tak naprawdę jeszcze wszystko się może zdarzyć, szczególnie w dniu. Jak będzie, zobaczymy.